Prognoza pogody dla Polski na najbliższe dni nie jest zbyt optymistyczna. Siarczysty mróz zdał się we znaki już w wielu miejscach, jednak to pikuś w porównaniu z tym, co dotyka nas właśnie w tej chwili. RCB ostrzega. Prognoza pogody, przewidująca siarczysty mróz w najbliższych dniach być może skłoni niektórych do niewychodzenia z domu bez konieczności. Jednak w najbliższych dniach niska temperatura nie będzie jedynym problemem, z jakim będą musiały zmierzyć się płuca Polaków. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało komunikat, w którym stanowczo odradzają przebywanie na świeżym powietrzu. Apel skierowany jest głównie do mieszkańców województwa lubuskiego. Jest to związane z fatalną jakością powietrza nad Polską. Atak smogu w Polsce. W ostatnich dniach stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu w niektórych miejscach został przekroczony aż trzykrotnie. Najgorzej jest w województwie lubuskim, a także na Dolnym Śląsku, w Legnicy i Bielsku Białej również odnotowano ponad trzykrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia. Najbardziej niekorzystny pomiar odnotowano w Nowym Targu, niemal pięciokrotnie wyższe od dopuszczalnego stężenie pyłów. Z komunikatu GIOŚ wynika, że zwiększony poziom zanieczyszczeń może być odczuwalny także w części województwa pomorskiego i wielkopolskiego, ponad dwukrotne przekroczenie normy. W pozostałych obszarach kraju wartości określono jako dostateczne, umiarkowane i dobre. Obecność smogu w powietrzu jest coraz częściej dostrzegana. Zwiększa się również świadomość Polaków na temat jego wpływu na nasze zdrowie. Jest to pewnego rodzaju cichy zabójca, gdyż zwykle nie jesteśmy w stanie dostrzec go samodzielnie i musimy polegać na specjalistycznych urządzeniach pomiarowych. Prognoza pogody jest optymistyczna. Warunki pogodowe mają znaczny wpływ na smog. Jego powstawaniu sprzyjają m.in. wysoka temperatura oraz brak wiatru i opadów, co oznacza, że problem nie utrzyma się długo. Do tego czasu powinno się w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, cierpiących na astmę i choroby układu oddechowego oraz kobiet w ciąży. Długotrwałe skutki działania smogu mogą wiązać się niewydolnością płuc, chronicznym kaszlem, zapaleniem oskrzeli i płuc. W skrajnych przypadkach nawet nowotworem. Sytuacja prawdopodobnie wkrótce się poprawi, a sam smog zwykle nie utrzymuje się dłużej w miejscu swojego wytworzenia. Jednak problem zanieczyszczeń dotyka zwykle dużych, uprzemysłowionych miast, które mają problemy natury urbanistycznej, korytarze przewietrzające. Ograniczenie swojej aktywności poza domem jest dla większości osób bardzo trudne, dlatego mieszkańcy najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniami województw powinni się zastanowić, czy nie warto zaopatrzyć w maski antysmogowe.